Partnerem dzisiejszego odcinka jest mieszanka świeżo palonych ziaren z naszej małej palarni Broda Coffee. Espresso Bianco, ten biały miś, który się tutaj do Państwa uśmiecha. Nie jest to kawa speciality, ale nadal jest to bardzo dobra jakościowo kawa świeżo palona. Warto spróbować. Pamiętajcie Państwo, że dobry ekspres to tylko połowa sukcesu. Mam na imię Damian i na co dzień serwisuję ekspresy do kawy i chciałbym Państwu zaoszczędzić dodatkowych wysyłek zaraz po zakupie ekspresu. Chciałbym opowiedzieć o tym, jakie detergenty, filtry mogą się przydać zaraz po zakupie ekspresu, a także zakup jakich akcesoriów warto rozważyć. Zaczynajmy. W zestawie startowym do ekspresu Jura S8 jest jeden filtr wody Claris Smart Plus. Przy średniej twardości wody około 14 stopni w skali niemieckiej starcza na około 55 litrów przelanej wody. W nawet intensywnym użytkowaniu domowym to jest ponad miesiąc. Natomiast co później, warto od razu zabezpieczyć sobie kolejne sztuki filtrów i może to być na przykład 3 pak filtrów Claris Smart Plus. Dzięki temu, że jest ich więcej, cena jednostkowa jest niższa o około 5%. Druga rzecz, tabletki czyszczące do czyszczenia modułu zaparzającego z olejków kawowych. W zestawie startowym są dwie sztuki, raz na 180 zaparzeń. Ekspres prosi nas o czyszczenie, w związku z tym dosyć szybko też zużyjemy te dwie sztuki. I w naszym sklepie w broda.pl w zakładce detergenty są dostępne tabletki czyszczące 6 sztuk bądź też 25 sztuk. Im więcej, tym cena jednostkowa niższa. Wybór należy już do Państwa. Warto też od razu wyposażyć się w detergent do czyszczenia systemu mleka. Jest on w formie pastylek. W zestawie startowym 30 g pastylek, głowica plus wymienny pojemniczek. Głowicę proszę zostawić, tak? To jest głowica do dozowania odpowiedniej ilości pastylek na jedno czyszczenie systemu mleka. Jeżeli chodzi o same pastylki, tak jak i detergenty, które wymieniałem już do tej pory, są dostępne w różnych pojemnościach. Im więcej, tym cena jednostkowa tańsza. Jeżeli macie Państwo miękką wodę, taką, która ma twardość poniżej 8-7 stopni w skali niemieckiej, można rozważyć zaniechanie stosowania filtra Claris Smart, ponieważ smak takiej wody nie wpłynie znacząco negatywnie na smak finalny kawy. A zabezpieczenie ekspresu przed kamieniem może odbywać się w inny sposób. Możemy go po prostu odkamieniać przy użyciu tabletek odkamieniających Jura. Jeżeli zamierzacie Państwo korzystać właśnie z tej metody, nie stosować filtry, ale odkamieniać ekspres, to od razu trzeba zakupić tabletki odkamieniające, ponieważ nie ma ich w zestawie startowym. Są dostępne dwie pojemności, 9 sztuk tabletek odkamieniających, bądź też 36 sztuk. 3 tabletki odkamieniające zużywamy na jeden cykl odkamieniania. Dwie ostatnie rzeczy związane z higieną użytkowania ekspresu do kawy Jura to końcówki do spieniacza CX3 oraz wężyki, silikonowe wężyki do mleka. Trudno jest je dokładnie doczyścić po dłuższym czasie, mimo wszystko znajdziemy w środku tłuszcz, laktozę, bądź to ze względu na skomplikowany kształt, bądź też długość wężyka. I obydwie te rzeczy są dostępne u nas w sklepie, też można od razu sobie zrobić zapas. Jeżeli możemy coś zrobić lepiej albo tak samo dobrze, a taniej, to robimy to. W związku z tym w naszej ofercie są też nasze wężyki silikonowe do ekspresów Jura, pakowane po jednej, 3 i 5 sztuk. Zachęcam do wybrania naszych wężyków silikonowych. A jeżeli jesteśmy już przy wężykach silikonowych, to Jura nie do końca przemyślała w swoich ekspresach to, w jaki sposób powinny być końcówki wężyków montowane w momencie, kiedy nie korzystamy z wężyka. W związku z tym wyprodukowaliśmy takie przystawki do spieniacza, które montuje się od góry. I w momencie, kiedy one są zamontowane, możemy umieścić w nich wężyk, dzięki czemu nie będzie nam nic z niego kapać. I te przystawki są oczywiście też dostępne w naszym sklepie broda.pl w zakładce akcesoria. Ekspres do kawy Jura S8 jest w standardzie wyposażony w adapter Smart Connect, który pozwala nam się łączyć smartfonem z aplikacją Jura Operating Experience i sterować ekspresem, bądź też z chłodziarką Cool Control. I taka też chłodziarka również jest dostępna w naszym sklepie.
jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, czarna bądź też biała, w dwóch pojemnościach, 1 litr bądź też 2,5 litra pojemności mleka. Bardzo fajna rzecz. Nie trzeba się wtedy martwić o to, że mleko obok ekspresu nam się zepsuje w nawet najgorętszy dzień. Jeżeli nie chcemy wydawać takiej kwoty na chłodziarkę, możemy też skorzystać z oferty termosów wykonanych ze stali szlachetnej z podwójnymi ściankami i próżnią w środku, dzięki czemu bardzo dobrze izolują i utrzymują temperaturę schłodzonego mleka wewnątrz. Mimo wszystko po kilku godzinach będziemy musieli odstawić z powrotem ten termos do lodówki z odsłoniętym wieczkiem po to, aby mleko się schłodziło. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy też kupować termosu, możemy też skorzystać z oferty na pojemniczek estetyczny, który bardzo ładnie wygląda po prostu obok ekspresu. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zakup jednej z trzech wymienionych przeze mnie opcji, to warto też zakupić wężyki w oplocie, wężyki silikonowe do mleka w oplocie, ze względu na to, że wyglądają one zdecydowanie lepiej niż takie po prostu zwykłe silikonowe. Tutaj jest ich oferta. Jedno akcesorium, którego nie wolno przegapić, jest to świeża sprawa, mianowicie adapter Sweet Foam i jest to stosunkowo niedroga rzecz, natomiast rozszerza możliwości. Służy on do przygotowania pianki mlecznej zabarwionej smakiem karmelu, dowolnego karmelu. Jaki karmel wlejemy sobie do tej przystawki, tak będzie smakować cała objętość naszej pianki bez mieszania, bez zniszczenia trzech warstw latte macchiato, bez zniszczenia tekstury tej pianki. Bardzo ciekawe rozwiązanie i świetnie się sprawdza, nie tylko w ekspresie J8, do którego zostało to stworzone, ale też właśnie S8 czy E8. Nie przegapcie też Państwo podgrzewacza do filiżanek. Kawa najlepiej smakuje, jak jest gorąca i na świeżo. Porcelana bardzo szybko odbiera ciepło kawie, jeżeli nie jest wygrzana. Oczywiście możemy wygrzewać to pod bieżącą, gorącą wodą, te filiżanki. Natomiast fajnym rozwiązaniem jest też taki niewielki podgrzewacz, dostępny w dwóch kolorach, białym i czarnym. Jeżeli mamy tylko miejsce w kuchni, to też warto się w niego wyposażyć. A jeżeli mamy już podgrzewacz, to co do niego włożyć? I tutaj na pomoc przychodzi kooperatywa Jury i firmy Kala, produkującej porcelanę. Bardzo dobra jakościowo, piękna porcelana, wykonana z dbałością o każdy detal, proste formy. Moim ulubionym produktem jest filiżanka do cappuccino, natomiast drugim szklanka do espresso. Oczywiście są też dostępne szklanki do latte macchiato w dwóch różnych rozmiarach oraz filiżanki do kawy. Gorąco polecam, zerknijcie Państwo na to, co jest dostępne. Może akurat coś Wam się spodoba. Gdy zamówicie Państwo już ekspres do kawy, akcesoria, detergenty, filtry, nie zapominajcie Państwo też o samej kawie. Co prawda my dokładamy do każdego zamówionego ekspresu kawę na start, ale można kupić jej troszeczkę więcej. Im większe zamówienie, tym też silniejsza pozycja w negocjacjach z naszymi specjalistami, którzy są dostępni pod tymi numerami telefonów. Zachęcam do kontaktu, odpowiedzą na każde pytanie związane z ekspresami, kawą, akcesoriami. Mam nadzieję, że ten filmik choć odrobinę był pomocny. Jeżeli tak, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie kanału. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu. Przygodę z ekspresami do kawy rozpoczęliśmy w 2000 roku. Od tego czasu sprzedaliśmy i przeserwisowaliśmy dziesiątki tysięcy ekspresów, sprawiając, że poranki setek tysięcy osób stały się przyjemniejsze. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem dwóch pionierskich marek ekspresów do kawy, Jura i WMF. Doradzamy na etapie zakupu, pomagamy na etapie eksploatacji. Setki ton kawy, które przez nasz magazyn trafiły do Państwa domów, możemy zaliczyć do popularyzowania i rozwijania kultury picia kawy w Polsce. Co możemy dla Państwa zrobić? Dostarczymy ekspres bezpiecznie kurierem następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia gratis. Równie szybko dostarczamy kawę, akcesoria i detergenty do pielęgnacji. Co najważniejsze, służymy rzetelną i merytoryczną poradą przed, w trakcie i po zakupie. A taka porada potrafi być bezcenna. Dlatego zachęcamy do wybrania nas jako Państwa kontrahentów.